Siema, tutaj Bartek, a dzisiaj ostatni, dziesiąty dzień. Zaraz sobie pobierzemy, co my tu mamy. Logs, TXT. Dobra. Od razu się otworzyło, fajnie. To za chwilę. Podczas konfigurowania aplikacji internetowej każda akcja wykonana przez użytkownika powinna być rejestrowana. Rejestrowanie jest ważne, ponieważ w przypadku incydentu można pośledzić działania atakującego. Śledzić. Po prześledzeniu jego działań można określić ich ryzyko i wpływ. Bez logowania nie byłoby sposobu, aby stwierdzić, jakie działania bez logowania, w sensie zbierania logów, aby stwierdzić, jakie działania wykonał atakujący, gdyby uzyskał dostęp do określonych aplikacji internetowych. Większe skutki tego obejmują. Szkoda regulacyjna. Jeśli osoba atakująca uzyskała dostęp do informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a nie ma o tym żadnych zapisów. Dotyczy to nie tylko użytkowników aplikacji, ale także właścicieli aplikacji. Właściciel aplikacji może być ukarany grzywną lub surowymi działaniami w zależności od przepisów. Kolejnym skutkiem jest ryzyko dalszych ataków. Bez logowania obecność atakującego może pozostać niewykryta. Może to pozwolić osobie atakującej na dalsze ataki na właścicieli aplikacji internetowych poprzez kradzież poświadczeń, atakowanie infrastruktury i nie tylko. Jeżeli zyska pełny dostęp na przykład do logów i się wyczyści z logów, to po prostu już nie ten, nie, nawet się go nie odnajdzie prawdopodobnie. Znaczy no, znajdzie się, ale to będzie jeszcze dłuższe. Informacje zapisane w logach powinny obejmować status HTTP, czas, nazwę, endpointy, punkty końcowe i lokalizację stron naszego API, a także adresy IP. Te dzienniki zawierają pewne poufne informacje, logi, zawierają pewne poufne informacje, dlatego ważne jest, aby zapewnić bezpieczne przechowywanie logów i przechowywanie wielu kopii tych logów w różnych lokalizacjach. Być może zauważyłeś, rejestrowanie jest ważne po wystąpieniu naruszeń lub incydentu. Idealne rozwiązanie jest monitorowanie w celu wykrycia wszelkich podejrzanych działań. Celem wykrycia tej podejrzanej aktywności jest albo całkowite zatrzymanie napastnika, albo zmniejszenie wpływu, jaki wywarł, jeśli jego obecność została wykryta znacznie później niż przewidywano. Typowe przykłady podejrzanej aktywności obejmują wielokrotne nieautoryzowane próby wykonania określonej akcji, zwykle uwierzytelnienie lub dostęp do nieautoryzowanych zasobów, np. strony administratora. Anomalium? Żądanie z... Anomalus? Co to znaczy anomalus? Anomalny. Aha, z nieprawidłowych adresów IP lub lokalizacji. Chociaż może to wskazywać, że ktoś inny próbuje uzyskać dostęp do konta określonego użytkownika. Może również mieć fałszywie dodany współczynnik. Wykorzystanie zautomatyzowanych narzędzi. Poszczególne zautomatyzowane narzędzia można łatwo zidentyfikować, na przykład na podstawie wartości nagłówków user agent lub szybkości żądań. Może to oznaczać, że osoba atakująca używa zautomatyzowanych narzędzi. Typowe payloady, ładunki. W aplikacjach internetowych osoby atakujące często używają ładunków XSS, cross-site scripting. Wykrycie użycia tych ładunków może wskazywać na obecność osoby przeprowadzającej nieautoryzowane lub złośliwe testy aplikacji. Samo wykrycie podejrzanej aktywności nie jest pomocne. Tę podejrzaną aktywność należy ocenić zgodnie z poziomem wpływu. Na przykład niektóre działania będą miały większy wpływ niż inne. Na te działania o większym wpływie należy zareagować wcześniej, dlatego powinny one wywołać alarm, który zwróci uwagę odpowiedniej strony. Wykorzystując tę wiedzę, analizuj ten przykładowy plik dziennika. Tam widzimy, był bardzo krótki, nie? Dobra. Jaki adres IP używał atakujący? To zdecydowanie ten, bo atakującemu się nie udało. Tak. Jaki rodzaj ataku jest przeprowadzany? Brute force. Aha, to tyle. Co dalej? Dalej zapisz się na tą ścieżkę. Complete. Skończyliśmy o WASP-a, świetnie. Co my tu mamy? Enroll in path. Complete beginner. To co ja tu mam?
Tu nie mam jednej odpowiedzi, nie mam dosłownie jednej odpowiedzi, której nie znam. I nie wiem, jak to sprawdzić. Nie wiem, jak. O, to mogę zrobić niedługo, to mogę zrobić, to mogę zrobić, to mogę zrobić, to zrobiłem. Network Security. Tutaj mi brakuje też jednej odpowiedzi. Tego w ogóle nie zrobiłem. Tu mamy wszystko. Scripting. No, tak dużo nie zostało. I tu nie mam dosłownie jednej odpowiedzi. Jednej. Tutaj. Nie wiem, co to jest. Ale tyle w tym o Was pięty. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się miło oglądało wszystkie części i na razie.